Rated M for mature. The making of. I died as Daniel Garner. I was sentenced to serving pain somewhere between heaven and hell. There I lost my faith, but found a name. And now I am the angel's only prayer. Information led me here to Warsaw, capital of Poland. Just over 1.6 million souls. I managed to escape them, but I don't have much time. I must find those responsible for all this. How long have you been plotting my damnation? Istniejemy formalnie od 2002 roku, od lutego konkretnie. Wydzieliliśmy się z firmy matki, która nazywała się Level Interactive. Część ludzi wzięła projekt ze sobą, postanowiła stworzyć nową firmę. W ten sposób powstało People Can Fly. Natomiast o tyle jest to ciekawa historia, że na początku było nas dosyć mało osób, bodajże 10. I przez kilka miesięcy zupełnie za darmo wszyscy pracowali po to, żeby projekt trochę wyszlifować i zaprezentować wydawcom zachodnim. No jak okazało się, minimum 20 osób, bo 20 osób przez prawie 3 lata było w stanie ten produkt zrobić. Nie liczę firm współpracujących, już raz wspominałem, że w sumie było nas ponad 40 pracujących przy tej grze. Natomiast tak zwanego core teamu, czyli teamu podstawowego, było 22 osoby. I to jest absolutne minimum. No mniejszy zespół nie ma w tej chwili szansy, jeżeli chce spróbować konkurować na rynku światowym. What is so special about me that they made me heaven's hitman? Postać Daniela Garnera jest trochę wtórnym produktem wobec tego, że trzeba było znaleźć kogoś, kto będzie siał zniszczenie, mordował, zabijał, rozczłonkowywał itd. itd. Także najpierw była koncepcja, że chcemy zrobić określonego stylu grę, czyli horror pomieszany ze strzelaniną, a później już kij się znalazł i postanowiliśmy wymyślić postać głównego bohatera. I żeby oczywiście było to trochę ciekawsze niż tylko taki kawał mięsa, który chodzi i strzela do wszystkiego, co się rusza, to dorobiliśmy do tego historię o tym, w jaki sposób znajduje się pomiędzy piekłem a niebem, czyli w czyśćcu i dlaczego musi robić to, co robi. Nie nazywałbym go porządkowym ani czyścicielem, on tak naprawdę wykonuje tylko zadanie na zlecenie, zadanie, dzięki któremu ma obietnicę, że w końcu trafi do swojej zmarłej żony z powrotem, się z nią połączy w niebie. Byliśmy, jesteśmy i mam nadzieję, długo będziemy pod wpływem tak wielu rzeczy, że naprawdę trudno je wymienić. Pierwszą i oczywistą inspiracją dla Penkillera są oczywiście inne gry tego gatunku. Natomiast faktycznie oprócz tego tak się składa, że każdy w filmie ma mnóstwo zainteresowań, w związku z czym jest tutaj dość interesujący, miły ferment intelektualny. Wymieniamy się opisami, doświadczeniami na temat, czy będą to azjatyckie horrory, czy będą to jakieś niszowe filmy czy książki. I z tego też czerpiemy inspiracje. Ja myślę, że taką drugą rzeczą po konkurencyjnych grach jako źródło głównej inspiracji wymieniłbym coś, co ja nazywam japońską szkołą designu. So much horror around me. Why?
po prostu, aby wzbudzać u ludzi najniższe instynkty, wzwalać u nich poczucie albo przeżyję, albo zostanę zabity, czyli zabij albo przeżyj. Dlatego, że w tego typu grze trudno liczyć na to, że gracz będzie analizował story gry i wzruszał się losami bohatera, ponieważ przez 99% czasu walczy z przeciwnikami. Więc tam staraliśmy się skupić na tych podstawowych ludzkich instynktach, takich właśnie jak zabijanie, terror, przeżycia. W związku z czym, a oczywiście, żeby to wszystko było polane fajnym sosem, akurat jest to sos z krwi u nas, ale dzięki temu po prostu gra jest efektowniejsza. To jest to jednak pewna przenośna, pewna karykaturalizacja, pewna komiksowość tego wszystkiego, że nie jest to realistyczne i nie wzbudza obrzydzenia, jest to bardziej zabawne, chociaż faktycznie wyity w tej grze są. Survival horror a painkiller to jednak są dwa różne gatunki. Survival horror, że główna różnica polega na tym, że w grach typu survival horror, jak sama nazwa wskazuje, chodzi tylko o przeżycie, ale w ten sposób, że bardzo często polega to na unikaniu walki. Natomiast w painkillerze dzieje się dokładnie odwrotnie. To słówko horror jest wspólne, ale jednak po kilku minutach to przeciwnicy zaczynają się martwić, jak przeżyć, a nie główny bohater. Nie chcemy dać głównemu bohaterowi poczucie mocy, siły i tak zwanego zarządzenia tym, że jest naprawdę super bohaterem, kimś, kto sam staje przeciwko kilkuset przeciwnikom, potrafi wszystkich pokonać seriami ze swojego kraju. Why invest hero cards with so much power? W grze pojawił się taki instrument, którego nazywamy czarnym tarotem, za pomocą którego gracz potrafi, rozdając karty i prosząc demony o przysługi, potrafi w czasie gry wykorzystać dodatkowe moce, tak jak spowolnienie czasu czy też nieśmiertelność. I dodaliśmy to z dwóch powodów. Pierwszy jest dość oczywisty, czyli po to, żeby gra była ciekawsza, żeby gracz, wspominałem przed tym, żeby czuł się zawsze jako superbohater. Superbohater, który potrafi powstrzymywać czas. Jest to po prostu bardziej interesujące, ciekawsze dla gracza i jest tam giełka tajemnicy z tym związana. Robiliśmy takie poszukiwania wśród okultystycznych dzieł, wśród również dzieł religijnych, aby stworzyć dość przekonującą historię, czyli tło do gry. Ja wiem, że sporo osób absolutnie tę warstwę gry ignoruje, skupiając się tylko na samej grze w poziomy, strzelaniu i tak dalej. Nie skupia się na tym, dlaczego bohater jest tam, gdzie jest. Ale jeżeli ktoś biblijne mity o strąceniu Lucyfera, o pierwszym człowieku, o tym, dlaczego Lucyfer został strącony do piekła, to wszystko jest jakaś nasza interpretacja tej historii. Mnóstwo tego typu historii. I jedną z nich trochę sobie przerobiliśmy i wykorzystaliśmy. How did you bring so many monsters out of hell? Potwory w painkillerze to jest ciekawa historia, dlatego że myślę, że rzadko w której grze spotyka się ich taką ilość i taką różnorodność. Postanowiliśmy, że praktycznie w każdym nowym poziomie gry będą co najmniej dwa, a czasem nawet są to i trzy zupełnie nowe potwory, co oczywiście było potworną wręcz ilością pracy. Głównym twórcą postaci był Michał Kosieracki, który wymyślał różne ciekawe z nimi knify związane. Stworzenie przeciętnej postaci potwora to jest praca dosłownie na tygodnie i jest to praca dla kilku osób. Po modelerze musi to przyjąć ktoś, kto to oteksturuje. Potem musi być też również ktoś, kto zrobi do tego animację. Także co najmniej trzy osoby pracują zawsze przy jednym takim stworku. To po prostu nie ma tam jakiegoś wielkiego sekretu. Oprócz tego, że talent ludzi przy tym pracujących i ciężka praca. Tak to wygląda. Mieliśmy założenie pobić rekordy i stąd też takie, a nie inne potwory. Extraordinary weapons were needed to do battle with such creatures. Broń w naszej grze to jest temat dość kontrowersyjny, dlatego że sporo ludzi nie do końca jakby doceniło to, jak głęboka myśl się za nimi kryje, za ich designem. Otóż my w absolutnej teorii mamy tylko i wyłącznie 5 broni, na co część graczy podniosła krzyk, jak to ja mogę tutaj kupić grę, w której tych broni jest 30.
Natomiast tak naprawdę w ostatecznym rezultacie my mamy ich, dochodzi następnych jeszcze jakby kilka rodzajów, kilka możliwości zabicia potwora w ciekawszy i bardziej interesujący sposób. Natomiast główną myślą, która kryje się za broniami, jest coś takiego: nie powtarzać działania. Co mam tutaj na myśli? Otóż tak naprawdę jest, nie ma żadnego problemu, aby zrobić 100 broni w grze. I weźmy sobie, mógłbym mieć nóż w ręce, kawałek szkła, łopatę, jakąś kosę. Problem polega na tym, że wszystko to są tak naprawdę identyczne bronie, różnią się wielkością, ciężarem i wyglądem, ale tak naprawdę działanie jest identyczne. Biorę do ręki, pcham do przodu, zabijam. Więc postanowiliśmy odejść od tego i każda z naszych broni ma zupełnie inne działanie, co zaowocowało w tym ostatecznie, że nie ma czegoś takiego jak jedna najlepsza broń, którą się wykorzystuje w grze. Jak już ją gracz dostanie, to tylko do końca gry gra tą daną bronią. How many of you are responsible for my misery? Nie mam pojęcia, to nie moja wina. What hellish architect built the walls of my torment? Stworzenie etapów do gry Painkiller było bardzo skomplikowane. Składało się z wielu etapów. Po stworzeniu tego szkieletu można go wypełnić i delikatnie odcieniować. Już powoli zaczyna się pojawiać grafika. Następnym etapem jest oteksturowanie wszystkiego, czyli nakładamy faktury podłogi, ścian, drzew, wszystkich tego typu rzeczy. Pierwszym etapem było oczywiście znalezienie inspiracji. Wielu graczy z pewnością zauważy, że wiele etapów z gry przypomina prawdziwe istniejące w rzeczywistości miejsca. Jednym z takich charakterystycznych przykładów jest więzienie Alcatraz, które w oczywiście zmienionej formie, ale znalazło swoje odzwierciedlenie w naszej klasie. Z tego względu, że było wiadomo, że nas była jakaś tam grupa ludzi odpowiedzialnych za to, prawda? Część była odpowiedzialna za zrobienie efektów dźwiękowych, prawda? Część za zrobienie muzyki tak zwanej ambientowej, czyli tej tworzonej tego podkładu tworzącego sam klimat. I była jeszcze jedna osoba, która musiała stworzyć te wszystkie utwory bitewne. Kiedy już zaczyna się totalna rzecz, kiedy te potwory wybiegają zewsząd, prawda? I żeby w tym momencie stworzyć jak najbardziej taką dynamiczną akcję, była osoba odpowiedzialna za stworzenie właśnie najcięższej muzyki. Całą muzykę i wszystkie efekty dźwiękowe wykonaliśmy zupełnie od podstaw, od zera, nie korzystając z żadnych gotowców, dlatego że największą przyjemnością jest stworzyć coś zupełnie od zera i stworzyć to w ten sposób, żeby jak najbardziej pasowało i oddawało gry. Przy tworzeniu efektów dźwiękowych było naprawdę sporo zabawy, dlatego że większość efektów, które musieliśmy wykonać do gry, tak naprawdę nie istnieją w naturze. Dlatego no, często trzeba było wpaść na pomysł, jak to zrobić przy użyciu domowych środków, żeby to brzmiało jakoś sensownie. Także za każdym razem przy robieniu każdego efektu w ruch były wprawiane sztućce z kuchni, trzaskanie drzwiami, darcie się do mikrofonu. W grze mamy ponad 70, chyba nawet 80 potworów. Także no, trudno sobie wyobrazić, żeby te wszystkie efekty wykonała jedna osoba. Także każdy po kolei z firmy przychodził, zdzierał sobie gardło i postrzelał do siebie samego. Myślę, że to jest bardzo sympatyczna rzecz i daje na pewno wiele satysfakcji. Nie jest to bynajmniej praca przy kasie czy gdzieś przy taśmie uzyskanych efektów. Z takich jeszcze anegdot przy tworzeniu efektów dźwiękowych, no, muszę powiedzieć, że przemyciliśmy parę tekstów z japońskiego, z polskiego, w sumie najwięcej z polskiego i jeszcze ze skandynawskiego. Gracze w Azji mogą mieć przy tym niezły błąd. And so it all becomes clear.
Dreamcatcher was founded in 1996 and has been basically building games ever since. It started releasing, I think, the first products in 1997. The company has been releasing products globally for several years now. We have offices in Paris and we have offices in Toronto, and we develop games all around the world. I think when we were first looking at the game in 2003, I came on board to Dreamcatcher, and the game was already signed. We were sitting there looking at some games coming for 2003, 2004, looking at what is the product quality and what is the overall, you know, kind of production, you know, quality of the game when it comes out. And we all kind of agreed internally, both from marketing and from our quality assurance group, our production team, that Painkiller stood a chance of becoming a very good game. The first kind of result, kind of feedback that we got was really from the community. You know, we started in the press, we started showing the game both in demos and in press tours, and the feedback that we got right away was very positive. So we decided to, you know, provide enough production time to make the game right. And when we got previews, we got the demos out there, the response was very good. So when we launched the game, I think we had a sense that it would be a good product. However, in the video game space, you never know truly if a game is going to be really good or really welcome. And we are very happy with the results because it has played out like we hoped it would. It's kind of been an exciting thing to grow and kind of build the multiplayer community from a really very hardcore fan base. They expect a lot, they want a lot, and the CPL has been kind of an avenue for us to do that. What is new and what is coming in 2005 is the CPL World Tour. It's $1 million prize purse, it's 10 cities. So this presents some unique opportunity for Painkiller to grow a new kind of market. And so it's exciting. So in 2005, you will see a lot more Painkiller on the multiplayer world stage, so to speak. I think the multiplayer is definitely a key to any heavy FPS, any successful heavyweight FPS. But for a game really to be well known, to be considered one of the top contenders, generally I think you have to have both a good single player and a good multiplayer. So I think it is key. I think at Painkiller, I think we've really started with a great single player product. We have grown the multiplayer. We have a lot of people that have been interested in it and have played it, and there have been various tournaments and events. But now 2005 is a year where I think a lot of people will become more engaged with Painkiller on the multiplayer side. My work here is done, and I can finally go home. Here comes the pain again.